witajcie. Jesteśmy właśnie w trakcie podróży na zawody Italian Master, które odbywają się we Włoszech. Jedziemy aktualnie w samochodzie z Marcinem i ze Sławkiem. W drugim samochodzie jedzie Hiszpan oraz Marcin Kubalak. Jedziemy już 8 godzinę. Jesteśmy aktualnie na wysokości Alp. No, pogoda dzisiaj nie jest jakaś przepiękna. Niestety co chwilę pada. Był nawet moment, że padał deszcz ze śniegiem. No, zostało nam jeszcze jakieś 5 godzinek. Także widzimy się na miejscu. Marcin, jak wrażenia z podróży? Dobrze. Podróż przyjemna, wygodna, ciepła, wysokie długa. Klasy. Szaran. Szaran pierwsza klasa, polecam samochód. Ile nam jeszcze zostało? Zostało nam chyba 250 km. Czyli już niedaleko, tak? To co, jedziemy? Jedziemy. Dzień dobry, witamy rano po przyjeździe. Wczoraj już nie mieliśmy siły nic nagrać, za to dzisiaj jemy śniadanie i zaraz chłopaki idą na trening. Marcin, chcesz coś dodać do tego? Nie. Idziemy za chwilę na łowisko Stellato Vecchio, czyli na łowisko, gdzie odbędzie się Italian Master oraz Tubertini Day. Jutro mamy zawody na Stellato Valette, czyli troszkę inny odcinek tego kanału. No i dzisiaj będziemy trenować. Organizujemy sobie trening. Cześć, dojechaliśmy nad wodę. Jesteśmy w Stellato nad kanałem, który nazywa się Vecchio. Dzisiaj przeprowadzimy sobie pierwszy trening, zobaczymy jak to wyjdzie. Za chwilę będziemy się przygotowywać, przygotowujemy sprzęt i do boju. No, chłopaki się teraz rozkładają. A ja będę marznął, ponieważ pogoda dzisiaj po raz kolejny okazała się niezbyt fajna. Jest dosyć chłodno, zaczęło tak mrzawić delikatnie. No także nie ma łatwo, nie ma lekko dzisiaj. Jak oceniasz stanowiska, Sławek? No, jest to wysoka skarpa i trochę ciężko się rozłożyć. Ale sobie poradzę jakoś. Tego są regulowane nogi. Że wszystkie stanowiska w promieniu 200 metrów są takie same. Że tutaj jakichś różnic nie będzie. Pogoda mi się najbardziej podoba. Piękna, słoneczna Italia. Przywitało nas 6 stopni, czy tam 7. Deszczyk. Wiatr. No nie mamy szczęścia, ale... Nastawienie bojowe jest, także mam nadzieję, że będzie dobrze. Używamy naszego najlepszego atraktora. Mięta i tylko mięta. Mam podbierak zapleśniały. Recenzja podbieraka. Par, złączone dwa podbieraki haczykiem. Podbierak łowny. To jest tak, że jak już holuję tą rybę, to drugą tu jest, zakładam pinkę i przy podbieraniu jeszcze mi bierze inna ryba i skakuje do podbieraka. Sekret Marcina Kurzepy. Odkryty. Rozłożyliśmy się już. Przygotowujemy się teraz towarem. Taktyka na trening jest taka, że my ze Sławkiem łowimy bardzo podobnie w stosunku do zeszłego roku. Sławek będzie miał taktykę z zeszłego roku, która się sprawdzała. Ja natomiast będę miał bardzo podobną taktykę, czyli będziemy nęcić małą ilością robaków.
Z tym, że ja tutaj dam troszkę więcej za rentę, ja zrobię stosunek 1 do 1, a Sławek będzie miał stosunek 1 do chyba 5. Także na dywan idą 4 litry za renty, a z kubka idzie litr troszkę bogatszej mieszanki Jokersa z gliną. W mojej mieszance 2 litry za renty trafią do 2 litrów gliny i to pójdzie z ręki, natomiast u Sławka pójdzie 4 litry gliny i 250, może pół litra zanęty. Taktyka na trening. Pierwsza rzecz. Ja otwieram to jakby nasz teren, na którym będziemy trenować. Jest nas czwórka. Dalej chłopaki z Sensasa też trenują razem z nami z Polski. Przyjechała ekipa Sensas z Ernestem na czele. I tak, ja z uwagi na to, że otwieram, będę trenował macza. Natomiast zanęcę też tyczkę. Z uwagi na to, że otwieram, ta tyczka nie będzie miarodajna, więc postanowiłem zanęcić tyczkę tak po prostu, żeby była, sprawdzę ją co jakiś czas. Natomiast skupię się na maczu przez 3 godziny, bo tyle trwają zawody na Italian Masters. I zobaczymy, co to da. Widzę, że chłopcy tam z Sensasa też rozłożyli maczówkę, więc też jakiś tam obraz będziemy mieli, co się dzieje tam w okolicach 30-40 metra. Dalej chłopaki, Marcin Kubarak łowi bardzo ostrożnie gliną z niewielką ilością spożywki. Później jest Sławek, który łowi tą samą gliną, tą samą mieszanką gliny z nieco większą ilością spożywki. No i Marcin Kurzepka, który chyba ma największą ilość spożywki i jedzie bardzo bogato z towarem. Także my tak raczej oszczędnie, natomiast Marcin, który jest w środku na bogato, zobaczymy, jaki będzie efekt. I myślę, że po tym treningu plus po tym, co tam chłopaki z Sensasa przekażą ze swoich spostrzeżeń po 3 godzinach, wyciągniemy wnioski i da nam to obraz łowiska. No, muszę powiedzieć, że jest pogoda nieciekawa, bo normalnie tutaj jest o tej porze roku 22-24 stopnie, natomiast dzisiaj mamy, rano było około 8-9 stopni, teraz jest chyba jakieś 13 może. Wieje przenikliwy wiatr, pada deszcz, mży. No i te ryby, kurczę, niekoniecznie muszą współpracować. Natomiast no, mamy nadzieję, że będzie dobrze. Po to jesteśmy, żeby sprawdzić, jak będzie. Mamy nadzieję, że będzie dobrze i jakieś wnioski z tego mądre wyciągniemy, które się przełożą później na zawody. Także no tyle. No, zobaczymy. W trakcie zawodu będziemy komentować, myślę, w trakcie treningu będziemy komentować, co się dzieje na bieżąco i tak, żeby każdy miał jakiś obraz tego łowiska, co tutaj jest, jak te ryby się zachowują, na co biorą, w co wchodzą, na co reagują. No i na tą chwilę tyle, myślę. Mam taką ochotkę, polską ochotkę, bardzo drobną. Ona jest twardsza od litewskiej czy rosyjskiej. Idealna, właśnie idealna na haczyk. Na trudne łowienie, szczególnie bardzo przydatna. Ochotkę najlepiej przytrzymywać w wodzie, jeżeli chcemy ją wykorzystać na haczyk. Kiedy przytrzymujemy ochotkę w wodzie, robi się twardsza. Dużo lepiej zachowuje się wtedy przy nabijaniu na haczyk. Nie pęka, jest twarda i dużo lepiej się taką przynętą łowi. Chcesz? Kto napił się herbatki? Tea time! Proszę. Ciepła herbata. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pijemy teraz herbatę. Bardzo dobra herbata. No ja robiłem w końcu. Słodka jest, odpowiednio. Idealna na tą cudowną włoską pogodę. Klimat śródziemnomorski. Ciepło. Ciepło. Wręcz nie pada. Słonecznie. Bardzo fajnie jest ogólnie. Tylko przetrzyj obiektyw z deszczu. Z czego? Sławomirze, o czym mówisz? Dłonie. Jedną ukleję, Sławek ma zero, Marcin ma ukleję i Mariusz ma zero. Także jest dobrze.
świetna zabawa. Na samym początku spiłem jednego leszcza i od tej pory miałem jeszcze chyba ze 3-4 brania, których nie zaciąłem, a tak zero. Niestety. Nie jest dobry pomysł. Szczęśliwy, bo mam jak porobić zdjęcia. Niestety nie wziąłem sobie szerszego obiektywu, mam tylko taki wąski, więc musimy nagrywać z telefonu. Marcin, jak wrażenia? No, jest ciekawy, na pewno Włosi się doskonale bawią. Tutaj właściwie chyba wszyscy mieszkańcy tego miasta wyszli na ulicę, przebrali się w różne stroje, no ciekawa sprawa. Bardzo miła atrakcja po dzisiejszym treningu, który okazał się dosyć lipny. Tak, jak sobie tylko pomyślimy o tym, że tu trzeba łowić, to mamy ochotę tu zostać. Tak, jest bardzo fajnie, także idziemy się bawić. Super jest. Pełno przebierańców, same czarownice, klauny i drogie orzechy. Kasztany. Właśnie, kupiliśmy kasztany. Dobre są. Recenzja jutro. Takie ziemniaki z fasolą. Ziemniaki z fasolą i z orzechami, jakby ktoś był ciekawy. Jutro są takie pierwsze zawody, one z tego, co mi mówi Marcin, są takie w miarę lightowe. To jest trening przed Italian Master, po prostu grupa 40-50 osób bierze w tym udział w ramach treningu takich zawodów. No, także ja będę miał znowu co nagrywać. Także widzimy się jutro. Jest właśnie piątkowy poranek. Dzisiaj odbędą się zawody takie towarzyskie, na których będzie brało udział około 50 osób. To są takie zawody przed Italian Master rozgrzewkowe, które mają za zadanie, jakby to ma być za zadanie takie stworzyć jakby trening, który będzie fajnie odzwierciedlał to, co będzie na zawodach, bo będzie dość sporo zawodników. Generalnie ryb nie ma. I myślę, że dzisiaj będzie jeszcze gorzej. Dużo było zer. Ciężko było cokolwiek złowić. Myśmy mówili pojedyncze ukleje, jakieś tam sandacze, małe leszczyki, ale to były dosłownie... Wszystkie ryby mieściły się w jednej matrioszce. Także wyniki niezbyt obiecujące i tak naprawdę nie wiemy, co dzisiaj się może dziać. Czy będzie gorzej, czy będzie lepiej. Nie wiadomo, na pewno stawiamy na odległościówki. To są zawody indywidualne i każdy jakąś tam swoją wizję ma tego łowienia i każdy z nas się troszkę wyróżnia. No i będziemy stawiać na odległościówkę, tak żeby z tej odległościówki złowić cokolwiek, nie jakieś duże ryby, tylko po prostu złowić cokolwiek. Na tym się opiera taktyka na dzisiaj. No, na razie czekamy na zbiórkę. Zbiórka jest o 6:30, mamy jeszcze pół godziny, dopiero zawodnicy się zjeżdżają. Wylosowałem stanowisko C1, czyli otworek ze złej strony. Siedzę zaraz w sektorze B. Po wczorajszym treningu tak naprawdę nie mamy żadnego konkretnego sposobu na tą wodę. Nie mamy nic pewnego, bo żaden z nas nie połowił leszczy. Dlatego dzisiaj... Wczorajszy trening tak naprawdę powiedział nam tylko tyle, że tyczka będzie raczej gorszą metodą, chyba że coś się stanie niesamowitego i ryby przepłyną bliżej.
ale przede wszystkim odległościówka, bo tam sąsiedzi z Teamu Sensa z Polska łowili ryby z odległościówek. Dlatego dzisiaj każdy z nas przygotował sobie odległościówkę. I teraz tak naprawdę będziemy mogli powiedzieć coś więcej o tym, jaka taktyka nęcenia będzie najlepsza na zawody. Ja mam taką taktykę, dość podobną do dnia wczorajszego. Ja będę starał się podać zanętę i to taki, można powiedzieć, jak na te warunki, jak na tą pogodę, dość bogatą mieszankę w zanętę, to będzie proporcja 1:4, czyli na start wystrzelana odległościówkę 5 litrów i raczej będę starał się nie donęcać, ewentualnie dopiero w ostatniej godzinie. I zostajemy oczywiście przy tym, że należy dawać mało robaków, głównie przez limit jokersa, który tutaj jest, czyli 250 ml na osobę. Z kolei tyczka, postaram się tą tyczką przełowić pierwsze 15 minut, bo Sławek miał fajną rybę na początku, którą spiął, także jakoś to trzeba będzie sprawdzić. Natomiast jeśli chodzi o tyczkę, to postaram się podać wszystko kubkiem. Nie będzie tego dużo, 2 litry towaru. Większość oczywiście będzie glina, dosłownie garstka zanęty i też niewiele robaków, około 50 gramów. Witamy wszystkich, drugi dzień we Włoszech. Dziś mamy fajny trening, bo zawody są organizowane na kanale Valette, znaczy to jest ten sam kanał, w sumie tylko tak jakby inna strefa. Po wczorajszym dniu postanowiliśmy z chłopakami podzielić się jakby taktykami i Marcin Kurzepka ze Sławkiem łowią z zanętą. My łowimy bez zanęty z Marcinem Kubalakiem. Głównie skupiamy się na maczu, aczkolwiek widać, że tutaj ryby są. Spławiają się sporadycznie, ale coś się dzieje w wodzie. Tam wczoraj, gdzie byliśmy, to była totalnie martwa woda. No i cóż, no i co mogę powiedzieć? Sama ziemia, troszeczkę jokersa, bo limity są tu mocno okrojone. Natomiast myślę, że to i tak nie ma sensu przesadzać, bo taki fakt, jaki tutaj nas kurczę zastał, to jest, no jest lipa generalnie z rybą, więc nie ma co przesadzać. Wszystko na tyczkę pójdzie z kubka, w 2 litrach gliny z ziemią. Dosłownie setka jokersa, 150 gram w 3 litrach na macza wystrzelę i będziemy obserwować boki, czy ktoś coś łowi. Zawsze można coś w trakcie zmienić, ale generalnie chcemy zobaczyć, czy ta ryba reaguje na zanętę, czy niekoniecznie. Do czegoś niby musi przyjść, no tego jokersa jest mało, ale z drugiej strony wczoraj używaliśmy spożywki i przychodziły jakieś pojedyncze uklejki, jakieś małe rybki śmieszne, sandaczyki. Się kręciły, kurcze, i przychodził do tych małych rybek. Pojawił się sum, pojawił się jakiś szczupak, także no nie chcemy tej zanęty tak naprawdę, ale zobaczymy, co dzisiaj te zawody pokażą i jak ta ryba się poukłada. Aczkolwiek tak jak mówię, to jest troszeczkę inna strefa wody. Niby kanał ten sam, ale tu są większe ryby, tych rybek jest troszeczkę więcej i to też nie będzie taki obraz dla mnie z Marcinem, gdzie mówimy jutro na tej drugiej części. Dla nas to nie będzie tak na tyle dobry obraz, natomiast dla drugiej naszej pary no jakiś to już będzie, jakiś obraz to już da tego łowiska, co się tutaj dzieje. No i tyle, no. Będziemy obserwować, po prostu wyciągniemy wnioski po zawodach. Czy ryba była w zanęcie, czy była w ziemi, czy trzeba donęcać, czy nie trzeba donęcać, no i tyle, no i tyle. Tak to wygląda. Wpadłem właśnie do Marcina zobaczyć, to sobie miesza i widzę, że ma samą glinę wiążącą, dość jasna glina i bez zanęty łowi. Bez. I na maczówkę, i na tyczkę ten sam towar i też to jest tylko na tyczkę, tak? No, jeszcze będzie 4 kulki takie. No. To będzie wszystko na tyczkę. Czyli to jest wszystko na tyczkę, co idzie, a na maczówkę pójdzie dużo. Ile? 5 litrów? 6. 6 litrów na maczówkę. Połowę towaru dokleiłem bentonitem.
że mam tutaj 2, 4, 6, 8, 10 kul. 10 kul bez bentonitu. I wyjdzie mi jeszcze troszkę więcej niż 10 takich doklejonych bardziej bentonitem. Ostatecznie złowiłem 70 gram, 4 ukleje i 2 sandaczyki. No większość czasu siedziałem na odległościówce, czy należało łowić po prostu ukleje. U mnie wygrał Mateusz Łapacz uklejami 380 gram. Konsekwentnie łowił praktycznie 3 godziny ukleje. No i wydaje mi się, że w sumie nie wydaje, tylko jestem pewny, że to będzie odpowiednia taktyka na jutro, po prostu łowić ukleje. Za to Sławek w sektorze A zajął drugie miejsce również uklejami, łowił batem ukleje. Także fajnie, jest jakiś sukces. Co jeszcze mogę powiedzieć? No jest tragedia z rybą, no po prostu nie ma ryb. To nie jest tak, że tutaj jest jakiś sposób na to. Po prostu tutaj nie ma leszczy, nie ma kompletnie takich ryb, jakie były rok temu, jakie były 2 lata temu. I trzeba łowić to, co jest, czyli jakieś uklejki bardzo pojedyncze. No, u Sławka, tam Sławek chyba zrobił ponad 2 kilo, ale on miał sektor skrajny, no, ja siedziałem w sektorze C. No i im dalej jakby w środek tego zbiornika, tym było ciężej z rybą. I tyle, no, trzeba będzie walczyć jutro, będzie ciężko bardzo. Myślę, że polosowanie z kraja da bardzo dużo, bo tutaj też bardzo dużą rolę odgrywa waga końcowa. Bo zawody trwają jeden dzień, także trzeba złowić jak najwięcej i jeszcze mieć 2 jedynki sektorowe. Dobra, Marcin, to co sądzisz o tych 2 dniach tutaj na miejscu? No tak naprawdę to wydaje nam się, że coś wiemy, a w rzeczywistości może być różnie. Troszeczkę improwizujemy na Italian Master, bo po tym treningu i po tych zawodach... Zawiodłeś się trochę ilością ryb tutaj? No, złowiłem w sumie 6 ryb. No. Także nie za wesoło, że będziemy łowić ukleje na Italian Master prawdopodobnie. Właściwie to cokolwiek pływa w tej wodzie, to będziemy łowić. Nie spoileruj filmu. No racja. Nie spoileruj filmu, który będziemy nagrywać. Jesteśmy troszkę zdziwieni, bo tak nie było przed laty. Łowiliśmy fajne ryby, deszczyki, nawet takie po kilogram. A teraz nie wiem, co się stało. Przyjechał nowy kamerzysta po prostu i wszystko zepsuł. Tak mi się wydaje. Tak mogło być. W każdym razie, jeśli spodobała wam się forma takiego filmu, troszkę bardziej luźna, aczkolwiek jak zawsze z przemyceniem jakichś wartościowych treści, to możecie zostawić komentarz, co sądzicie, możecie zostawić łapkę w górę. Fajnie by było, jakbyście zasubskrybowali kanał, żeby być na bieżąco, a także zapraszamy was do linków, które są podane w opisie. Jest to m.in. fanpage tutaj od imprez wędkarskich oraz fanpage mój Chromy Studio. Tak się zareklamowałem, chamsko, hy. No, także dziękujemy za uwagę. Dzięki. I do zobaczenia w następny piątek. W zasadzie to w każdy piątek o 19:00. Cześć. Cześć.